Witajcie, kochani, w objęciach magicznego ogrodu. Dzisiaj w objęciach ogrodu mojego syna, jednego z synów. W objęciach drugiego ogrodu już byłam. Jestem w Polsce, kochani. Wyjeżdżam, właśnie jest wczesny ranek, wyjeżdżam do Niemiec, ale nikt nie chciał mnie wypuścić bez pełnych torbek, bez pełnych toreb jabłek, więc stoję w tych pięknych sadach i zbieram jabłka. No i chciał, nie chciał, ocet jabłkowy musi się urodzić. Są przepiękne jabłonki. Obrodziły w tym roku jak nigdy dotąd. Uginają się, łamią się wręcz gałęzie. Chciała, nie chciała, będę wiozła do Niemiec jabłka. I kochani, spotkamy się na moim okiennym parapecie, gdzie pokażę wam mój przepis na ocet jabłkowy, który już jest pewnie kilka razy wstawiany. Ale jak są jabłka, to nowa energia, nowy ocet. I nowa miłość, kochani, znowu się urodzi nowa miłość, nowy ocet. Nowy ocet w baniaku 15-litrowym na stawie, chociaż nie wiem, czy nie będę potrzebowała przy tylu jabłkach, aż trzech takich baniaków, kochani, aż trzech. Jabłka lecą, po prostu lecą z drzew, lecą. Proszę, popatrzcie na jabłonkowe drzewa i na ilość tych jabłek, które tutaj leżą. Jabłka wyzbierane, to znaczy się trochę nazbierane. Nie jestem w stanie tych kilogramów ze sobą zabrać i przerobić. Nie wiem, to już jest czwarta reklamówka. Nie będę nic robiła przez tydzień, tylko kochała jabłuszka. I znowu na tworze hektolitry octu jabłkowego, a zapasów jeszcze mam bardzo dużo. No ale to nic, jak jest, to trzeba robić. Ocet jeść nie woła. Postawię i stoi. Kochani, do zobaczenia już na miejscu, na moim niemieckim parapecie. Jadę, bo to tak człowiek przystaje po drodze, przystaje, a tu kilometry przede mną. Do zobaczenia. No chodź, chodź kochana, chodź jeszcze. Chodź, powiesz dzień dobry, chodź. Chodź, lolka, chodź. Chodź. No tak, ja wiem. Fajnie. No ja wiem, chodź. Chodź. No, do zobaczenia, kochani. Lolka zostaje. Lola zostaje. Dzień dobry, to jest magia. To jest magia, raz, dwa, trzy. Witam was już z mojego eksperymentalnego parapetu. Jabłka już przygotowane. Za chwileczkę będzie mój kochany ocet. Tak, przepisów na ocet na moim kanale już macie tyle, kochani. No ale mimo wszystko wstawię jeszcze opis do filmu, jak to wygląda. Zaraz wam pokazuję wszystko, co mam, co przygotowałam, jak to wygląda i jak długo będzie stało. Wszystko zaraz powiem. Troszeczkę jabłek jeszcze zostało. Całą reklamówkę dostała moja sąsiadka Asieńka. Tu przygotowany baniak 15-litrowy, tutaj 4 litry, woda przygotowana, woda słodka też już przygotowana, 10 litrów jak na razie, zobaczymy ile wejdzie, najwyżej będę dolewać. Tutaj są matki
zebrane z octów, które robiłam w tym roku, wyglądają tak. Można dolać oczywiście, kochani, można dolać octu jabłkowego, którego ja mam, no chyba jeszcze ze 40 litrów, nie wiem, może więcej. Mam trzy pełne skrzynki, no a teraz będzie robił się kolejny. No i tak jak widzicie, potrzebujemy jabłka, 3/4 objętości każdego pojemnika, każdego słoja, w którym będziecie robić. Do tego woda z cukrem, 4 bądź 5 łyżek cukru na litr wody. Jak chcecie, żeby był bardziej kwaśny, to 5, jak chcecie, żeby był mniej kwaśny, to 4. Dajcie więcej, to będzie bardzo kwaśny, no bo tak następuje fermentacja, najpierw alkoholowa, potem octowa i ten cukier się przerabia. Dlatego daję cukier, nie miód, dlatego właśnie daję cukier, bo on tak się przerobi i tak się przerobi. Jabłuszka jeszcze do schrupania, octy stoją. No i oczywiście, kochani, moje sławetne maseczki. Tutaj się jeszcze, kochani, robi. Tu się jeszcze maceruje się jeszcze. Jeszcze się maceruje do połowy października. Mój magiczny napój, czyli oksymel. No wszystko jest, wszystko jest. Także wlewam wody. Za chwileczkę Wam powiem, ile tej wody weszło. Także chciała, nie chciała, kolejny ocet jabłkowy będzie nastawiony. Nastaw już nastawiony. Wygląda to tak. 12, prawie 12 litrów wody. Nie mogę wlewać do końca, bo jabłka będą rosły. Będą buzowały. Tak samo tutaj. To i tak nalałam. Nalałam chyba znowu za dużo. No ale to nic. Codziennie trzeba, kochani, je wpychać na dół, żeby były pod płynem. Bo inaczej, no inaczej zepsuje nam się nastaw, a szkoda by było mojego takiego dużego nastawu, żeby się zepsuł. Dwie moje sławetne maseczki założone, jedna i druga. Dzisiaj za oknem u mnie taka właśnie jesienna pogoda, bo cały czas pada deszczyk. Wlałam tutaj, kochani, troszeczkę octu. Wlałam troszeczkę jabłkowego octu. Tak jak widzieliście, pokazywałam, była pełna butelka. Tak wlałam. To jest 250 ml. Nie ile z tego ulałam. Może 50, może troszeczkę więcej. Na dwa słoje. Włożyłam matki. Chcę trochę przyspieszyć, bo jeszcze przede mną w listopadzie dwa wyjazdy do Polski, więc będę... No nie będzie miał mi kto tutaj merdać tego octu, tego nastawu. Dlatego przyspieszam troszeczkę ten proces fermentacji, żeby jabłka opadły, żeby zrobiła się matka. No i wtedy może sobie stać. Nic mu wtedy nie będzie. Kochani, tyle. Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Proste, jak wiecie, jak budowa cepa, zrobienie octu. Jakiegokolwiek. Jakiegokolwiek. Róbcie więc zatem octy, bo są bardzo, bardzo potrzebne. Są bardzo prozdrowotne. Nasza jelita, nasz żołądek chyba prosi nas czasami o to, żebyśmy sobie wypili dwie łyżki octu ze szklaneczką wody. Kochani, tyle na dzisiaj. Wiecie, jak podobało się, to łapkę w górę. I do następnego razu. Przepraszam Was, kochani, jeszcze za to, że czasami te filmy wpadają nie tak regularnie. Tyle się dzieje u mnie w tej chwili. Za coraz częstsze wyjazdy do Polski powodują, że nie jestem w stanie obrobić tego materiału, który mam nagrany. Ale nie ma co obiecywać, tylko będę stawiała po kolei, tak jak mam filmy, które dla Was przygotowałam. Do następnego razu, do zobaczenia i do usłyszenia.